Cześć! jestem Irek, witajcie w mojej Drewutni. Drewutnia Irka. Tak, to słuchajcie, moje takie miejsce, mój taki azyl, na to, aby spędzić tutaj e, dobre chwile. Realizując swoją pasję, pasję do drewna szeroko pojętego. Aczkolwiek w ostatnim czasie Drewutnia Irka jest skoncentrowana na pracy z drewnem, jakim jest sklejka. Sklejka brzozowa, sklejka topolowa, olchowa. Przede wszystkim jednak jest to sklejka brzozowa o różnej. Grubości, przeważnie pracuję z klejką 6 mm, 8 mm i 10 mm. Najwięcej właśnie prac, które udało się wytworzyć tutaj, właśnie w drewutni, są to właśnie te rozmiary, te, te grubości, które przed chwilą podałem. Słuchajcie, kochani, no, drewutnia Irka, skąd pomysł, skąd ta realizacja tutaj w bieżniku? Otóż już od dawna, od tego, kiedy byłem małym chłopcem, interesowałem się modelarstwem. Modelarstwem plastikowym, ponieważ na rynku w latach 70. i 80. nie było zbytnio dużo modeli. Przyjeżdżałem do Szczecina. Z rodzicami był taki sklep harcerz bodajże i tam w tym harcerzu kupowałem modele, co nie było częste raz nie wiem, na pół roku, na, na rok. I tak ta przygoda moja się zaczęła z modelarstwem. Zacząłem budować modele plastikowe samolotów do chwili obecnej niestety, ale nie zachował się żaden. Gdzieś po drodze odleciał. I tak e, upływały lata, e, i kolejne, kolejne, e, kolejne etapy w życiu nie pozwoliły już na to, aby realizować swoje zainteresowania i swoje hobby. E, interesowałem się również sportem, bardzo mocno uprawiam lekką atletykę, i praca zawodowa absorbowała dużo czasu, więc nie było możliwości realizacji. Swoich pasji związanych z modelarstwem. Ale, ale jednak to gdzieś kiełkowało przez te wszystkie lata, i jak już znalazłem się w bieżniku 11 lat temu, to postanowiłem tutaj zmienić troszeczkę garaż, w którym obecnie się znajdujemy. Był to garaż blaszany na samochód i on diametralnie przez okres trzech lat ulega uległ już zmianie, ale też będzie ulegał zmianom, ponieważ jeszcze y, mam w planach wiele tutaj rzeczy do y, zrobienia. Póki co jest to miejsce, w którym spędzam y, y, swój czas, na ile mi oczywiście pozwala moja kochana żona i moje dzieci. Y, także Dostosowałem w miarę możliwości finansowych, bo niestety pasja związana z drewnem jest też kosztowna. Jeżeli chcemy pracować na urządzeniach czy z urządzeniami dobrymi, to jednak parę złotych w kieszeni trzeba mieć. Jednak nie są to kwoty, które spowodowałyby, że tą pasją nie możemy się zarazić. Wręcz prze przeciwnie, możemy. I zachęcam, zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do mojego świata, Drewotnia Irka. Bardzo się cieszę, że jesteście i mogę po pokazać swoje prace i swoją, swoją dzia działalność. Chcę powiedzieć, że oprócz tych samolotów, później ta pasja przerodziła się w modelarstwo szkutnicze i takim pierwszym mo modelem, który jednak przetrwał do dzisiejszych czasów, ale. No, po, pokażę go, bo <noise> pracowałem nad nim pół roku, a z niego to zostało praktycznie nic. My Flower taki żaglowiec cały plastik no niestety po huraganie strasznym ledwo już co tutaj wieje w te żagle także tak, nie będę się, się skupiał chciałem tylko powiedzieć że mam do niego wielki sentyment ponieważ no, pracowałem nad nim bardzo długo uczyłem się malować drobnymi drobnym właśnie pędzla dlatego tylko taka wspominka o tym okręcie, następnie tak sobie pomyślałem, żeby zrobić prezent mojemu teściowi, i 10 lat temu, 11 już lat temu powstał taki domek, gdyż teść zajmował się budowaniem domków szkieletowych z hasłem na wigilię bieżnik 2010. Żyj i zwyciężaj. Domek podświetlany była siekiera, no niestety już chyba ktoś potrzebował, zabrał yy, bo stało to, było to wyeksponowane w biurze, gdzie kontrahenci do, 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 dojeżdżali, więc paliło się światło, no, yy, więc to też ja, taka właśnie yy, myślę to fajna przygoda z modelarstwem yy, tworzymy scenerię wyciętą dosłownie gdzieś tam z miejsca w Szwecji, czy gdzieś w Polsce nawet jeżeli chodzi dalej o to szkutnictwo, to pasjonują mi okręty bardzo. Okręty podwodne, których mam do, do sklejenia naprawdę kilkanaście sztuk. Na to nie mam czasu, ponieważ z tego plastiku troszeczkę schodziłem. Bo plastik to jest jednak takie tworzywo, gdzie no, drewno ma więcej sobie piękna i tej takiej. Struktury i praca w drewnie jest o wiele przyjemniejsza jak dla mnie, i stąd właśnie budowa, nieskończona budowa okrętu HMS Wiktory. Bardzo piękny jest to okręt. Można popatrzeć, ja nie mówię o tym, który trzyma w dłoniach, ale o, w internecie można znaleźć naprawdę 120 dział, 120 centymetrów będzie. Yy, długi, 80 cm wysoki, z ożaglowaniem, ale wszystko przede mną, yy, także jeszcze, jeszcze do tego okrętu na pewno wrócę. W drewutni Irka powstają różne, myślę, ciekawe prace, yy, ale to kwestia gustu. Słuchajcie, kochani, yy, co aktualnie dzieje się w drewutni? Tak jak wspomniałem w nawiązaniu do sklejki, którą wykorzystuję w swojej pracy, mamy tutaj taki przykład wilka, który został wycięty ze sklejki 10 mm. Dlaczego akurat ten wzór? Ponieważ bardzo mi się spodobał i zawiera dużo Elementów, co skłania do kształtowania precyzji wycinania. I sam, sam widok tego, tego wilka, tego projektu z niebieskimi oczami, i mówię, te wszystkie te zakręty, to naprawdę stanowił troszeczkę wyzwanie, nie ukrywam, ale jestem zadowolony z osiągniętego. Rezultatu. Oczywiście można w różny sposób jeszcze stosować farby, oleje, woski. Ja pozostawiłem to w czystą sklejką w kolorze naturalnym. Tło wypełnia się sklejką. Ja, ja tak robię 3 mm pomalowaną na kolor czarny, i wtedy mamy odbicie tego projektu. Jak wykonać taką pracę? Otóż no trzeba mieć czas. Czas, jeszcze trzeba mieć czas. Słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak to wszystko wygląda z wielką chęcią. Wszystkie projekty, które są gromadzone przeze mnie, są skatalogowane treściami, tematem. Właśnie w tych wszystkich tutaj w tym całym Skoroszycie. Takich Skoroszytów mam trzy. I od różnych e, od różnych pro, projektów związanych e, z postaciami e, z filmów czy też z sytuacji w życiu, są też e, związane z dewocjonaliami e, z okresami Bożego Narodzenia zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się mieści w mojej skarbnicy, tutaj zrób to sam e, także tak to wygląda na początek, żeby praca mogła być przeniesiona do maszyny, o której też powiem, no musimy przygotować projekt. W tym przypadku swoje logo, drewutnia Irka, wydrukowujemy w zależności od rozmiaru, jaki chcemy osiągnąć, wydrukowujemy dany projekt. Tutaj akurat przewidziałem na sześciu kartkach A4. Y, takie moje logo, które będę szykował tutaj do drewutni. Nie wiem, prawdopodobnie będzie zdobiło wejście do mojej pracowni. Żeby to wydrukować, to na początek trzeba wszystko skalibrować y, w komputerze. Do tego celu ró różne programowanie jest stosowane. I tak, jeżeli już mamy wydrukowane te kartki A4, obcinamy kra krawędzie. Ja akurat to tak robię, ponieważ wtedy mam. Dokładność, praktycznie co do milimetra. Skleja się to wszystko taśmą bezbarwną, i co z takim projektem później się robi? Przygotowujemy sklejkę. Chciałem pokazać sklejkę, na której pracuję. Sklejka brzozowa, często wodoodporna. Ta akurat jest suchotrwała i jest ona o grubości 6 mm. Format A4. Najczęściej stosowany przeze mnie w moich pracach format A4, sklejka 6 mm. Również pracuję na, na sklejce 8 mm, tylko format A3. Już nieco większy i te prace są oczywiście powiększone. To w zależności od upodobania można tworzyć albo na tej, albo na to. O, oczywiście ten ten projekt Drewutnia Irka będzie z sześciu kartek A4, czyli format musimy mieć większy. I takie sklejki są do zdobycia w formatach różnych, w sklepach internetowych i na forach internetowych ogłaszają się też drobni producenci, którzy sprzedają tą sklejkę w bardzo korzystnych cenach. I ja osobiście zaopatruję się bez. Tutaj, oczywiście, do reklamy, ale na drugim końcu Polski sklejka w dwa dni przyjeżdża do drewutni w ilościach 50-100 sztuk w formatek co jakiś czas. Jak mamy już projekt, pora przedstawić główną królową dzisiejszego spotkania, jeżeli chodzi o wycinanie w sklejce, jest to wyżynarka włośnicowa. Jest to maszyna do precyzyjnego wycinania we wszelkich materiałach. Ja mówię tutaj i będę się skupiał na tej sklejce. Także ja wykorzystuję i pracuję na tej maszynie. Chciałbym oczywiście bardzo, aby moja drewutnia się rozwijała i w tym celu do skarbonki wrzucam po parę złotych, ponieważ wyższym modelem, w którym na którym się lepiej pracuje, ponieważ blat do pracy jest większy, no to niestety to już wydatek kilku tysięcy złotych, na który, na który choruję i marzę o takiej maszynie. Ale dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z wyżynaniem, ta maszyna, ten model znakomicie nadaje się do pracy. Naprawdę można wykonać fantastyczne rzeczy, tylko trzeba uwzględnić, że ramię od brzeszczotu do ramienia to jest 40 cm, czyli nasza możliwość pracy z materiałem jest bardzo ograniczona. W tym celu producenci na świecie wymyślili takie cudo, mianowicie brzeszczot spiralny. Bo w tej maszynie, w tym urządzeniu, wykorzystujemy brzeszczoty włosowe o różnym, o różnym numerze. Jak spojrzymy, to taką sobie zrobiłem na ściance taki przyrząd, gdzie w każdym miejscu jest brzeszczot o różnym rozmiarze. I takim, który najczęściej jest używany przeze mnie do precyzyjnych prac. Jest o numerze 02, co naprawdę jest bardzo, bardzo cienkim brzeszczotem i wykorzystuje szeroką gamę tych brzeszczotów. Tu akurat mamy już przygotowany brzeszczot spiralny. Moja córka rozpoczęła całkiem niedawno przygodę z końmi od września z zeszłego roku. I Mam nadzieję, że szybciej dostanie ode mnie tą pracę, niż obejrzy materiał filmowy, ponieważ no, szykuję dla niej prezent, y, związany właśnie z tymi pięknymi zwierzętami. No, mam przyjemność też uczestniczyć w tej, jej, jej hobby, bo dwa razy w tygodniu uczęszcza na jazdy konne, więc, czy chcę, czy nie chcę, muszę dziecko zawieść i tam z tymi końmi obcujemy. Kto wie, może jeszcze kiedyś wsiądę na tego konia. Także tutaj, jak widzicie, jest praca, którą szykuję dla mojej córki. Trzy konie w galopie. Jak widzimy, musimy zrobić nawierty. Normalnie bierzemy małe wiertło i robimy otwory do tego, aby ten brzeszczot Mógł spokojnie przez ten otwór przejść tak. O. I teraz trzeba przygotować mamy odpowiednie klucze, i tak jak mówiłem, jeżeli pracę mamy dość w długim. Yy, rozmiarze, w długim, nie w szerokim, w długim, to nie, nie możemy maszyną yy, na tej maszynie, właśnie, przełożyć przez to ramię, i dlatego wykorzystujemy spiralne yy, brzeszczoty. Brzeszczot po naciągnięciu powinien wydawać dźwięk E. Yy, jest dobrze, naciągnięty? Tak mi się wydaje, przynajmniej. No i cóż, przy, do tej maszyny jest dołączony. Odciąg wiórów. Troszeczkę hałasuje, ale żeby ochronić słuch, to wykorzystujemy wiadomo słuchaweczki. Na początek jednak, biorąc pod uwagę yy, zapylenie, więc dbajmy słuchajcie kochani, o, o to co wdychamy, kiedy i jak. I temu służy oczywiście maska. I tak, ubieramy maseczkę. Okulary przede wszystkim i ochronniki słuchu. I cóż, włączamy masz maszyny. Zapraszam, pokażę fragment powstawania tej mojej niespodzianki dla córeczki. Gramy? No. Dobra. I tak, widzicie, chwila pracy, trochę przyjemności, i zobaczmy, co się udało zrobić. I proszę, ten element, który, który wycinaliśmy, po prostu jest wycięty. To jest stosunkowo prosty wzór, ale są też, jak widzieliśmy wilka poprzednie, w poprzedniej pracy, to jednak tych. Zawiasów, zakrętów jest dość sporo. Tutaj, akurat prosta krawędź do wycięcia, i tak sukcesywnie kolejne elementy wycinamy. Ten projekt, tak jak pokazałem tu na drewutni, irka, jest na sklejkę. To jest jeden z wielu elementów. Jak można przygotować taki projekt? Naklejamy taśmę. Tutaj, akurat taśma malarska. Na to kładziemy klej i przyklejamy projekt. Po wycięciu odklejamy część z tą taśmą i zostaje czysta sklejka z wyciętym projektem. Tak jak wspomniałem, ten projekt będzie niespodzianka dla mojej córki, która jeździ konna. Wykorzystuję też pilniki. Bardzo drobnej e, ziarnistości o różnym kształcie, wypukłe, wklęsłe, e, proste, owalne. Czasem, czasem wykorzystuje e, ostre noże, e, co w modelarstwie jest bardzo potrzebne. Tu również sklejka gdzieś e, będzie wystawały, elementy będą, no to wtedy takim nożem można śmiało końcówki poprzecinać. Jak nie szlifuję! Pe pewnie spytacie, co robisz? I raz, jak nie szlifujesz, no co ja robię? No, biorę nożyk i pozwoliłem sobie pokazać e, kilka e, prac, które wykonałem małym nożykiem. E, chciałbym jeszcze pokazać taką namiastkę, bo jestem totalnym amatorem rzeźbiarstwa. E, pasjonuję się też tą e, dziedziną. Ręko dzieła. I jak tutaj widzimy, właśnie stworzyłem e, z kawałka kory e, taką oto głowę. E, no Jedni mówili, że to jest Czesław Niemen, drudzy, że jednak przypomina Jezusa. No, pozostawiam interpretację dla każdego. E, miał być właśnie śpiący, e, śpiąca twarz e, człowieka. I zewnątrz kolor, spytacie, to jest wosk pszczeli. Ładnie tutaj wybarwia drewno. Kolejną taką rzeczą to byliśmy z rodziną w górach, i już miałem dosyć chodzenia po tych górach. Mówię, no nie, mam ze sobą nożyk, kawałek kory pod siedzeniem i takiego harnasia też udało mi się, jest tam na ławce przed bacówką. Czekając na ser, który wspaniały jest w górach naszych polskich. Kosztujcie osypki, kochani, <laughs> są pyszne. Także taki Harnaś też tutaj powstał i jest w pracowni. Chciałbym jeszcze pokazać sowę, która też gdzieś tam sobie siedzi w kawałku drzewa. Oczywiście kora topolowa Polowa, bodajże. Także taką suwkę też gdzieś tam udało mi się w międzyczasie, przy ognisku, tak ta przy ognisku zrobić. Do tych prac wykorzystuję już drobne, e, drobne nożyki, to jest taki właśnie nóż własnej produkcji, ale nie przeze mnie, podarowany przez sąsiada, Lucjana. Yy, takie noże to są nożami, to, 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 to są noże snycerskie. I znakomicie znakomicie można drobne elementy wycinać właśnie takim nożem. Yy, również yy, dłuta, bardzo drobne i bardzo ostre dłuta, którymi wy, wy, wydrążamy, czy elementy pod oczami, czy kreski, które mamy od nosa, czy zmarszczki, które już się pokazują na mojej twarzy, także e, mamy dłuta nieco wklęsłe, proste wszystko jest bardzo ostre i bardzo potrzebne e, przy, w rzeźbiarstwie e, to tylko taka namiastka ponieważ jak już wspomniałem jestem amatorem i się wszystkiego uczę, czytam książki przeglądam internet e, i tak dalej, i tak dalej. I jeżdżę na warsztaty szkolenia e, ostatnim szkoleniem na którym byłem był udział w warsztatach rzeźbiarskich w Poznaniu i tam chciałbym pokazać, to oczywiście praca nieskończona, ale w drewnie lipowym rozpoczęta praca, no chyba to nie trzeba przedstawiać, będzie to Jezus, jest już w zasadzie, ale, ale mówię, praca jeszcze nieskończona, drewno lipowe, bardzo wdzięczne do rzeźbienia, bardzo Wdzięczny, naprawdę materiał. Kto chciałby spróbować swoją przygodę z rzeźbiarstwem, naprawdę zachęcam. Dłuto ostre i bardzo pięknie można sobie tworzyć różne rzeczy. Różne, naprawdę i zwierzęta piękne powstają, i dewocjonalia, i naprawdę przyroda od ptaszków po jelenie. Także naprawdę przygoda bardzo, bardzo ciekawa. Na koniec y, chciałbym Wam przedstawić y, takie urządzenie. Y, jest to w zasadzie wypalarka. Y, są to dwa połączone elementy: stempel i ta właśnie wypalarka, która podgrzewa się do 200 stopni. Y, stempel nakręcony jest na gwint. Wszystko to jest, y, stanowi y, całość. Od dzisiaj, w zasadzie, bo to jest świeży, yy, świeży produkt yy, w, w mojej pracowni, będą prace moje yy, zaznaczone na tylnej ścianie, właśnie logo drewutni Irka. Nasza przygoda, kochani, powoli dobiega końca. Yy, ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem pokazać Wam, za pomocą i dzięki uprzejmości Telewizji Echo w Chosznie pokazać wam mój świat, świat drewutni Irka. Realizujcie swoje marzenia i twórzcie, twórzcie jeszcze raz, twórzcie na co macie ochotę, spełniajcie się w każdym waszym postanowieniu i twórzcie pracę, jakie tylko chcecie, Tutaj Indianin na zakończenie jeszcze mojego przedstawienia, mojej pasji. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich. Drewódnia Irka pozdrawia i zapraszam. Wszystkiego dobrego. Cześć.